Program Podyskutujmy wchodzi na wyższy poziom. Dzisiaj w studiu razem ze mną Kuba Polkowski, który poprowadzi tę poważną dyskusję. Jak poważna dyskusja, to poważni goście. Witamy bardzo serdecznie. Pan Rafał Latowski, szef szkolenia w Akademii Lecha Poznań i dyrektor Akademii Zagłębia Lubin, pan Krzysztof Paluszek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panowie, ostatnio dostałem SMS-a od czołowego polskiego piłkarza o treści, w którym mieście w Polsce najlepiej się szkoli. Co powinienem odpowiedzieć? Zależy pod jakim względem. Nie wiadomo, co to za piłkarz i co miał na myśli, jeśli chodzi o piłkę nożną. Nie wiem, czy chciał się doszkalać jeszcze, ale... Jeśli chodzi o młodzież, to myślę, że zarówno my jako Lech Poznań i Zagłębie Lubin, to nie musimy się tego wstydzić. Mamy dobrze prosperujące akademie, mamy dobrą bazę, dobrą infrastrukturę, mamy ambitnych, zdolnych piłkarzy, których marzeniem jest to, żeby w przyszłości podążać śladami Karola Linetiego czy innych zawodników, którzy z Lecha przez pierwszy zespół podbijają teraz inne kluby. Potwierdzam tutaj zdanie mojego kolegi i myślę, że naprawdę jest kilka miejsc w Polsce, gdzie ta piłka nożna, jeżeli chodzi o poziom młodzieżowy, jest na coraz wyższym poziomie. Dla nas o tyle ważną informacją, że zawodnicy, którzy gdzieś tam występują zarówno w Zagłębiu, jak i w Lechu, za chwileczkę gdzieś tam się pojawiają w pierwszych zespołach, także u nas też trener Stokowiec na dzień dzisiejszy aktualnie na obozie przybywa 14 zawodników, którzy gdzieś się przewinęli przez akademię, także to są te cenne informacje, którym też podajemy zawsze zawodnikom, prawda? Przykład zawodników, którzy gdzieś tam grają w reprezentacjach młodzieżowych Polski, także to są fajne takie momenty dla tych ludzi, którzy pracują dla trenerów w akademii i przykłady, że w ten sposób powinniśmy iść dalej do przodu. Właśnie teraz też powstała taka nieformalna grupa G6, jak my to mówimy tutaj, roboczo, a więc przedstawicieli 6 największych akademii w Polsce. Tak patrzymy na powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski, to jednak powtarzają się te kluby, to jest właśnie Lech Poznań, Zagłębie Lubin, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk. Co ta grupa też ma na celu tak naprawdę? Przede wszystkim prostując, my nazywamy siebie Big 6, czyli Big 6, czyli B6, tak. B i dobra, to jest. Po drugie jest to taka grupa nieformalna. Wiemy, że każdy z nas, bo pierwsze spotkanie miało miejsce we Wronkach, to jest, tak jak powiedziałeś, nieformalna, czyli taka, która gdzieś spotkała się po to, żeby przedyskutować, co możemy zmienić, w jaki sposób my możemy być partnerem dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powtarzam, partnerem, bo my nie chcemy ani żadnej rewolucji, ani nie chcemy zmieniać wszystkiego, bo taki mamy kaprys. Chcemy po prostu mieć jakieś gotowe projekty, które będziemy mogli przedstawić organowi, który sprawuje pieczę nad chociażby Centralną Ligą Juniorów, czyli Polskim Związkiem Piłki Nożnej. I po naszym pierwszym spotkaniu myślę, że atmosfera jakaś jest wokół nas, chęć współpracy, chęć pokonywania problemów wspólnie w takim licznym gronie takich ważnych ludzi, ważnych akademii, jest inicjatywą jak najbardziej korzystną i cieszymy się na nasze kolejne spotkania, które między innymi dzisiaj w Warszawie. A to są jakieś konkretne, ważkie problemy? Jakbyśmy chcieli powiedzieć, z czym się dzisiaj te akademie, które i tak są pewnie kilka lat przed pozostałymi podmiotami, powiedzmy, szkolącymi w Polsce, to z jakimi oni się dzisiaj borykają problemami? Ja myślę, że takim problemem podstawowym jest to, że my i tak spotykamy się co roku kilkakrotnie, zarówno w Poznaniu, jak i w Lubinie, w Szczecinie, w Warszawie. Także to była podstawowa taka, mówię, też inicjatywa w tych klubów, które ze sobą grają, żeby podnieść ten poziom sportowy. Szukamy tutaj naprawdę dobrych sparring partnerów i dodatkowo gdzieś tam rozmawiamy to, o czym tutaj Rafał powiedział, nie tylko w kontekście Centralnej Ligi, ale też w kontekście tego, co się dzieje niżej, czyli też mocno byśmy byli zainteresowani stworzeniem takiej Centralnej Ligi, już mówię, całorocznej, jeżeli chodzi o poziom juniora młodszego, to jest B1 i B2, a nawet zeszli jeszcze niżej na poziom C1, czyli trampkarza, bo już te kluby, które tutaj się spotykają ze sobą, bardzo szybko dokonują selekcji, bardzo szybko szukają gdzieś tam uzdolnionych zawodników i dlatego, mówię, tych kontaktów mamy coraz to więcej. Drugim problemem, który też nas gdzieś tam łączy, że jest wielu zawodników, którzy są powoływani do polskiej reprezentacji, do polskich reprezentacji młodzieżowych i problemy, które się z tym wiążą, w sensie problemy pozytywne oczywiście, bo to jest zaszczyt dla każdego klubu, że zawodnik występuje w reprezentacji polskiej, ale właśnie to rozmawialiśmy też na ten temat, że w kontekście tego, jak to unormować, żeby ci zawodnicy mieli określoną też liczbę meczów, żeby ich nie przeciążać. O takich problemach właśnie tutaj rozmawiamy między sobą. Właśnie my też często powtarzamy, że polski junior ledwie dyszy, bo tak naprawdę mamy chociażby przykład chłopaków z rocznika 2000, którzy w ubiegłym roku rozegrali blisko 60 meczów i nawet juniorzy młodsi Lecha Poznań po zdobyciu tego Mistrzostwa Polski musieli jechać na mistrzostwa później wojewódzkie. Czy to ma jakiś sens tak naprawdę w takim wymiarze
Stwierdzamy, że nie ma, bo to też wniosek po pierwszym naszym spotkaniu, gdzie jeżeli jesteś reprezentantem Polski i masz możliwość gry na wyższym poziomie w Europie, to czy rywalizacja na poziomie okręgów jest dla ciebie czymś istotnym? Pewnie nie. Z drugiej strony niepowoływanie reprezentantów Polski do kadry makroregionu skutkuje tym, że trener czy reprezentacji, czy makroregionu ma wgląd w większą liczbę piłkarzy, których może powołać. Ale wiadomym jest, że ambicje i związków okręgowych i trenerów, którzy tam pracują, są zawsze takie, że każdy chce wygrywać i czasami nie patrząc na zdrowie, na korzyści, jakie płyną z tego, żeby tym reprezentantom po meczach reprezentacyjnych, ligowych dać odpocząć w środku tygodnia, czy dać im po prostu potrenować. Bo tak jak to sami tutaj jednak powiedzieliście, tych meczów w zeszłym roku, rocznika 2000 było bardzo dużo. 2001 tak samo na jesień grało dużo meczów ligowych plus dużo meczów makroregionalnych. Także nie ma jakiegoś jednego złotego środka, gdzie byśmy powiedzieli, że nie powinni ci zawodnicy grać czy tu, bo każdy przykład jest inny. Ale naszą wspólną jakąś inicjatywą jest to, żeby tym reprezentantom, którzy grają w kadrze Polski, którzy są znani trenerowi, selekcjonerowi i wszystkim nam, żeby nie powoływać ich już do makroregionu, tylko w ich miejsce szukać kolejnych zdolnych. To też rozszerzy grupę taką selekcyjną. Poprzez mecze, tak, oczywiście. Chodzą tutaj po Polskim Związku Piłki Nożnej po korytarzach różne pomysły. Jedne przychodzą na duże, jedne wychodzą. Ostatnio chodzi po korytarzu, ale jeszcze się nie zadomowił. Taki pomysł w kontekście obniżenia wieku juniora. To jest pomysł, na który jak się panowie zapatrują? Czy nie mają zdań? Dla nas, myślę, że tak samo my, jak i Zagłębie, my tak bardzo odmładzamy nasze roczniki, że w kategorii wiekowej dzisiaj w A1, czyli w roczniku, który gra w centralnej lidze juniorów, najstarszym rocznikiem jest rocznik 98, czyli to grają 18- i 19-latkowie. My nie mamy żadnego piłkarza praktycznie w tym roczniku, bo wszyscy nasi zawodnicy z tego rocznika grają albo w drugim zespole, albo w pierwszym zespole, albo są wypożyczani do innych klubów, czyli dla nas jest to taka rzecz naturalna, że my zawsze gramy młodszym rocznikiem. No bo chodzi pewnie o to, żeby jakby trochę udrożnić tę drogę z juniora do seniora, bo to jest też taki problem bardzo często podnoszony, prawda, przy okazji dyskusji na ten temat. Ja myślę, że to jest też taki troszeczkę problem złożony, ale no nierozwiązywalny, ponieważ mówię, ci zawodnicy, to co tutaj kolega powiedział wcześniej, my podobnie robimy, czyli rocznik 9-8, czyli to jest ten wiek juniora, grają w drugim zespole, natomiast główny trzon rocznika tego, który występuje w centralnej lidze juniora, to jest rocznik u nas 9-9, nie? Dlatego też właśnie to odmładzamy. Natomiast mówię, też nie możemy robić czegoś takiego, że ci chłopcy, którzy są zbyt mali jeszcze, ci młodzi, kiedy mają to przejście z wieku, mówię, młodzika do trampkarza, żeby za szybko gdzieś ich tam puszczać na te duże boiska, nie? Bo za chwileczkę dojdziemy do tego, że będziemy kształtować głównie wytrzymałość, mówię, młodzików, prawda, nie, te cechy takie czysto piłkarskie, dlatego mówię też stopniowo, no zazwyczaj robimy to tak, jak to wygląda, mówię, w UEFA, także do tego się dostosowujemy i te wszystkie kategorie wiekowe, to co też zrobiliśmy tutaj w Polskim Związku Piłki Nożnej, myślę, że to jest, idzie wszystko w dobrym kierunku, te pomysły właśnie stworzenia tych lig, tylko no, szukamy podniesienia poziomu, to nie ulga wątpliwości, ale szukamy podniesienia poziomu nie tylko i wyłącznie kosztem tych dobrych klubów, ale też szukamy miejsca dla tych klubów, które naprawdę też fajnie szkolą młodzież, mamy dużo przykładów, mówię, takich klubów gdzieś, ja tu tylko mówię, oprócz Zagłębia, Śląska, Miedzi Legnica, Jewca Akademii, prawda, to są takie zespoły, które występują w Centralnej Lidze Juniorów, czyli przez co roku gdzieś tam wchodziły i się utrzymują, także to jest też przykład, że gdzieś w małych klubach typu Jewca Akademii, gdzieś dobrze też szkolą młodzież, Lechia Dzierżoniów, prawda, to mamy takie przykłady dolnośląskie, żeby dla nich też znaleźć miejsce i też właśnie rozmawiamy na tym poziomie, czy to pierwsza liga i druga liga, czy pierwsza liga i druga liga złożona z dwóch, z trzech grup, żeby to po prostu miało wszystko ręce i nogi, logicznie, żeby oni mogli przechodzić z tych kategorii młodszych do starszych, ale oczywiście też mówię, ci, którzy są rzeczywiście najbardziej uzdolnieni, to i tak dosyć szybko, mówię, przejdą do pierwszego zespołu, tak jak się to dzieje w Lechu, tak samo się to dzieje w Zagłębiu, u nas też jest pięciu zawodników 9-7 i dwóch 9-8 w składzie już pierwszego zespołu, to jest dla nas istota i to jest dla nas główny cel tutaj naszej pracy akademii. Możemy się licytować, bo my mamy 9-9 na przykład w pierwszym zespole, Tymek Puchacz ostatnio powołany na zgrupowanie, także, ale nasz głos jest głosem dużych akademii, gdzie nas stać na to, żeby w każdym roczniku mieć wystarczającą liczbę zawodników, czyli takie obniżenie wieku nam nie stanowi żadnego problemu, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że to nie jest tylko Liga Lecha i tych zespołów Lecha Zagłębia, Legii, tak, B6, tylko jest to troszkę więcej zespołów to zaangażowanych i być może dla niektórych ośrodków obniżenie takiego wieku będzie kłopotem, tak? Bo być może ktoś szkoli co 2 lata i w związku z tym
fajnie, że po korytarzu ktoś coś chodzi i mówi, gdzieś tam słychać, ale z drugiej strony piłka jest ogólnodostępna i dla wszystkich i no nie jest jakaś elitarna centralna Liga Juniorów, tylko to ma być dostępna dla młodzieży w Polsce i też ten poziom, żeby był jak najwyższy z możliwych. Tak, też chciałem zapytać już o takie aspekty treningowe, tak wejść troszeczkę do kuchni waszych akademii. Przemek Zyk, który jest teraz akurat w Anderlechcie Bruksela, przygląda się z bliska, jak to wszystko funkcjonuje w Belgii. On powiedział, że takim dużym czynnikiem, który miał wpływ na sukces w szkoleniu piłkarzy w Brukseli, było zwiększenie jednostek treningowych skupionych na umiejętnościach technicznych piłkarzy, a zmniejszenie zajęć nastawionych na fizykę zawodnika. Czy to też jest taka droga, którą wy podążacie u was w pracy? Przecież co kraj to obyczaj. Byliśmy teraz na turnieju takim skandynawskim, że tak powiem, w Danii, w Wodenze. Rozmawiając z trenerami Hamburga i Brandbergen i Odense i Brentfordu angielskiego i wszystkich, którzy tam grali. Wszyscy ci trenerzy dali nam do zrozumienia to, że u nich w młodszych kategoriach wiekowych następuje wejście w trening siłowy. Wcześniej. Znaczy, siłownia, czyli około 14-15 lat. 14, to są normalnie zawodnicy, którzy już są przyzwyczajeni do tego wysiłku siłowego na siłowni z przyrządami. My troszeczkę idziemy w drugą stronę. Podobnie myślę, że tak jak u Krzyśka w Zagłębiu, też chcemy bardziej zwrócić uwagę na aspekty techniczne, na samo wyszkolenie zawodnika. Znaczy to jest taki priorytet każdego klubu. Myślę, że przede wszystkim umiejętności techniczne, te umiejętności indywidualnego działania, to jest ta podstawa, szczególnie w tym najmłodszym wieku. Jednak no ja tu potwierdzam, mówię słowa Rafała, że to naprawdę, mimo tego, że Benfica Lizbona, która prezentuje kapitalny styl techniczny, ma wspaniałych technicznych piłkarzy, każdy junior pracuje jeszcze 3 razy w tygodniu na siłowni, nie przed treningiem 45 minut. Także tu nie ma drogi. Byliśmy teraz też w Hoffenheim, oglądaliśmy też, jak pracuje. To jest no, jeden z czołowych klubów, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży w Niemczech i to potwierdza się. Czyli ten trening atletyczny jest po prostu połączony z treningiem piłkarskim. Tu każdy klub gdzieś tam szuka jakiegoś swojego złotego środka, który doprowadzi do tego, że gdzieś tam będziemy mieli tych zawodników, którzy grają. W tej naszej, można powiedzieć, bo ta nasza liga jest też taka czasami troszeczkę siłowa, nie? To tak, zdajemy tak, sobie znaczy, z tego sprawę i ja też mówię jeszcze wcześniej, jak pracując nawet we Wrocławiu, jak ściągając przykładowo takiego piłkarza jak Pajk Szao, prawda, z Cypru, zastanawialiśmy się, czy on da radę właśnie w pojedynku z Celebanem na przykład, prawda, w takim pojedynku siłowym, niemniej jednak mówię, no... Ze zdrowym kwestia, polskim chłopakiem. Tak, ale to jest kwestia, mówię, tych umiejętności technicznych, też postawy tego zawodnika, nastawienia, prawda, także to wszystko myślę, że to musi współgrać. No, z drugiej strony przecież jest hasło teraz Zimowej Akademii Młodych Orłów prezesa Bońka. Najpierw atleta, potem piłkarz, czyli kierunek. Powiedziałbym, że jakby łączenie dwóch etatów, piłkarza i atlety, natomiast pewnie się zgodzimy, że tam do 12 roku życia, no to jest praca tylko taka stricte piłkarska i techniczna, a później się można zastanowić, co dalej, jak to pewnie... Jest też takie mądre przysłowie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tak? Pojedziemy do Anderlechtu, zobaczymy, że tam trenują w ten sposób, kurczę, przyjedziemy no, nie od razu. Tego się. Kolega pojedzie gdzieś do innego klubu, równie dobrze szkolącego i tam akcenty będą zupełnie inne. My żeśmy się wszyscy bardzo mocno zaskoczyli teraz, będąc na tym turnieju. Nie wiem, czy wiecie, że w Brentfordzie, w klubie angielski Championship, zupełnie zrezygnowano ze szkolenia młodzieży. Tam w całym klubie jest tylko pierwszy zespół, który gra w Championship i jest drugi zespół, tak zwany B-Team, który kształci zawodników roczników 9-7, 9-8, 9-9 i 2000. I zupełnie wyrzucili szkolenie młodzieży ze swoich ram po prostu po to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tych jednostkach najwybitniejszych, żeby, jak oni to mówią, nie marnować czasu na szkolenie młodzieży, z których nie wiadomo ilu piłkarzy wyrośnie do pierwszego zespołu. Taką mają swoją filozofię, co nie oznacza, że teraz my powinniśmy przyjechać do Polski i nagle, bo Brentford, bo Rasmus Ankersen, który jest dyrektorem sportowym, a znamy go z tych różnych książek, kopanie talentów i tak dalej, i tak dalej, to że on ma rację, tak, no ale poszli w tą stronę i niech próbują. Ale ta filozofia na przykład w Akademii Lecha, odkąd pan został szefem szkolenia, to ona się zmienia, czy to jest jakby tożsame z tym, co zostało nakreślone wcześniej? Czy to są też inspiracje, które gdzieś tam pan zebrał w ostatnich? Czy tak, czy jest potrzeba zmiany w Akademii, która jest mistrzem Polski juniora młodszego, jest w półfinale mistrzostw Polski juniorów starszych, która daje regularnie 2-3 zawodników co okno transferowe do potrzeb pierwszego zespołu? To są, jeżeli są zmiany, to są zmiany kosmetyczne. Ja bardziej zajmuję się edukacją i rozwojem trenerów. Bo uważam, że piłkarzy utalentowanych, których wychowujemy, których pozyskujemy, są na tyle dobrze prowadzeni przez swoich trenerów, że moja jakaś tam ingerencja w to nie jest potrzebna, bo cały proces szkoleniowy jest bardzo dobrze i ja taką sytuację zastałem.
Oczywiście, no mam pewne jakieś uwagi, sugestie, z którymi dzielę się ze swoimi trenerami i nasza współpraca jest bardzo, bardzo dobra, komunikacja jest na właściwym poziomie i oby tak dalej. To chciałem się zapytać właśnie o scouting w obu akademiach, bo mówiło się, że Lech jest klubem regionu, ale widzimy na przykład po roczniku 2002, że większość zawodników to są jednak piłkarze z całej Polski. Tak samo jest chyba w Zagłębiu Lublin w przypadku rocznika 2003, gdzie też tam było to zielone światło, żeby tych więcej chłopaków ściągnąć z całego kraju. Jest taki jeden pomysł na to, żeby jednak skupić się na regionie, czy właśnie jesteście otwarci na zawodników z całego kraju? Z jednej strony chcielibyśmy się skupić na regionie, bo wiadomo, że i Wielkopolska, czy okręg kujawsko-pomorski najbliżej serca lechowego. Z drugiej strony wiemy, że konkurencja nie śpi, tak? Że jest Zagłębie bardzo mocne, jest Legia, jest Jagiellonia, są inne kluby. I jeżeli my w jakimś stopniu nie będziemy starali się o też zdolnych zawodników z innych regionów Polski, to w późniejszym czasie bardzo trudno będzie ich pozyskać z tych czołowych akademii. Dlatego też stajemy do wyścigu. A tutaj akurat Zagłębie ma troszeczkę lepsze statystyki, jeśli chodzi o chłopaków jakby stricte z regionu, tych, którzy już trenują jakby z pierwszą drużyną i w pierwszej drużynie. Cała nasza strategia też polegała na tym, że kilka lat temu byliśmy nastawieni tutaj głównie na Dolny Śląsk i te takie województwo ościenne, czyli gdzieś w granicach półtorej godziny, żeby chłopcy mieli możliwość dojazdu właśnie do akademika i na treningi. Rodzice, jeżeli chodzi o rodzice, w szczególności to te najmłodsze kategorie, natomiast mówię, od dwóch lat już poszliśmy troszeczkę szerzej, stworzyliśmy też sieć klubów partnerskich, począwszy, mówię, od Podkarpacia, gdzie mamy Beniaminka Krosno, od SMS-u Łódź w województwie łódzkim, Stadion Śląskie w województwie, mówię, śląskim, Kolejarz w Stróże w województwie małopolskim, także ten scouting jest coraz szerszy. No i tu rywalizujemy. Ja myślę, że rywalizujemy normalnie, przedstawiamy rodzicom ofertę i edukacyjną, i sportową, także ci rodzice tylko i wyłącznie podejmują decyzję, gdzie tego chłopca chcą ewentualnie przenieść, tego uzdolnionego chłopaka, bo często się spotykają nasi skauci zarówno z Lecha, z Zagłębia, jak i Legii, czy z Pogoni Szczecin ze sobą gdzieś tam na jakichś wspólnych meczach. Chyba z rocznika 2002 we Wronkach to chyba z Poznania jest Filip Szczepiński, tak? Generalnie jest tak, że tam raczej chłopaki... jeżeli my rozmawiamy o roczniku 2001 i 2 teraz, to są dwa roczniki, i w jednym z nich jest, w 2001 roczniku jest 7 reprezentantów Polski. Tak. W 2002 jest 8 reprezentantów Polski. W związku z tym, jeżeli dzwoni nawet zaprzyjaźniony trener z klubu i oferuje swojego zawodnika, mówi, mam utalentowanego piłkarza i chętnie dałbym go do Akademii Lecha, chociażby na testy, to już też te pierwsze pół roku moje też pokazało, że obojętnie kto nie przyjedzie, to ta selekcja wcześniejsza była na tyle dobra, że ci zawodnicy, którzy przyjeżdżają, odstają umiejętnościami od tych, których my już mamy. To są plusy olbrzymie, bo mamy dobrych zawodników, ale z drugiej strony, jeżeli przyjmiemy sobie, że statystycznie jeden czy dwóch zawodników z każdego rocznika przechodzi do kadry pierwszego zespołu, to ilu tych utalentowanych zawodników może nie otrzymać takiej szansy tego, żeby grać w pierwszym zespole. W związku z tym nasz pomysł już jest taki, że Krzysztof powiedział o klubach satelickich czy partnerskich dla młodzieży. My dzisiaj już rozmawiamy o tym, w jaki sposób pozyskać kluby partnerskie na wyższym poziomie rozrywkowym. Druga liga, być może trzecia liga, mocne zespoły. I stąd też jest jeszcze pomysł nasz taki, to mówimy o tym głośno, że chcielibyśmy bardzo, żeby zespół rezerw naszych trenera Iwana Dziurdziewicza nie grał na trzeciej lidze, tylko żeby grał w drugiej lidze. Żebyśmy we Wronkach mieli również zaplecze seniorskie takie, które gra w lidze centralnej z zespołami z Polski. A jak zespół spadł, rezerw Zagłębia do czwartej to nie było lamentu, jakby to też jest ciekawe, myślę, że nie było lamentu i też przede wszystkim to, co tutaj Lech zrobił, tak samo nasz klub przyjął taką strategię, że wypożyczył tych zawodników, którzy gdzieś tam się nie mieścili w pierwszym składzie, tych zawodników, którzy gdzieś skończył już wiek juniora i to tylko i wyłącznie z pożytkiem jest dla tych zawodników. Natomiast w czwartej lidze gramy, zespół jest na pierwszym miejscu, musimy grać ofensywnie, przechodzimy taką, może nazwać to kwarantannę, ale no będziemy się starać oczywiście o awans, ale nie ma żadnej tragedii. Naprawdę ci chłopcy się rozwijają, bo po prostu juniorzy grają, już wchodzą tak jakby w sposób naturalny do tej seniorskiej piłki. A wie pan, jak ułatwiacie pracę Kubie Polkowskiemu? Jak jest 7 reprezentantów we Wronkach, on pojedzie i od razu ma pół drużyny. Dzięki Kubie i łączy nas piłka, czasami nie musimy jechać na dalekie wyjazdy, bo mamy transmisję live. Bo to transmisje. Chciałem się zapytać właśnie, czy likwidacja gimnazjów na przykład, ta reforma szkolnictwa uderza was, utrudnia wam w takie codzienne funkcjonowanie teraz? Nam bardzo komplikuje sprawy, szczególnie we Wronkach, natomiast jesteśmy klubem i ludźmi, którzy no, stawiają czoła takim wyzwaniom. W związku z tym już mamy jakiś pomysł na to, co zrobić, żeby dalej kształcić we Wronkach, dalej potrafić sprowadzać zawodników już teraz nie do pierwszej klasy gimnazjum, tylko do 7 klasy szkoły podstawowej. W związku z tym są jakieś
prace są niedawno ta reforma dopiero weszła, została w Sejmie przegłosowana, ale to jest dla nas duże utrudnienie. Tak? Dla mnie utrudnia, wręcz nawet mogę powiedzieć, że wstrzymaliśmy się z naszym projektem, bo chcemy właśnie stworzyć Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Lubinie. Wstrzymaliśmy się przez pół roku, czekając właśnie na decyzje, jakie będą, jeżeli chodzi o gimnazja, licea, i teraz no, chcemy już od września prawdopodobnie ruszyć z nowym projektem. To już tak zmierzając powoli do końca, bo żebyśmy tu nie spłynęli wszyscy od tych lamp, które w studiu mocno świecą. Pan wywołał wątek tych trenerów. Ja chciałem tak o taką jedną rzecz panów zapytać, bo mówimy o selekcji, o scoutingu zawodników, o tym, że ściągamy ich z całej Polski, ale jak wygląda właśnie scouting tych trenerów, bo ja zakładam, że to też muszą być ludzie jakby najzdolniejsi, jakby najlepsi w tym swoim fachu. Wiemy, że w Lechu już jakby trenerzy, którzy pracują w akademii, mają jakby zakaz pracy gdzie indziej, że to jest praca stricte, oni się muszą skupić stricte na tej pracy. Zakładam, że to się też wiąże pewnie z większą gratyfikacją finansową. Czy podobnie jest w Zagłębiu i jak wygląda proces jakby no, szukania takich talentów trenerskich, bo pewnie też musimy o tym pamiętać, że to muszą być ludzie stopu. Jestem o tyle dobrej sytuacji, że zajmowałem się przez 25 lat kształceniem trenerów, także mam... Czyli wszystkie te numery są w telefonie. Dobre rozeznanie wśród trenerów, w szczególności tych, którzy gdzieś tam kończą jakieś też kursy, bo też nie ukrywam, że gdzieś tam najlepszym, którzy gdzieś tam kończą kursy, to zawsze przedstawiamy ofertę pracy w Zagłębiu. Jesteśmy troszeczkę innym można rynkiem. Można dostać lepszą ocenę. Tak? Jesteśmy troszeczkę innym rynkiem, mówię, i miejscem przede wszystkim niż Poznań, bo jesteśmy małą miejscowością. Niemniej jednak ten scouting jest, bo ich obserwujemy cały czas, wszystkich trenerów gdzieś tam monitorujemy, którzy pracują właśnie z tymi dobrymi zespołami, którzy osiągają wyników w sensie takim, że rzeczywiście gdzieś tam jakieś fajni zawodnicy wychodzą od tych trenerów, spod ich ręki, nie jednostkowo, ale gdzieś tam jakaś ciągłość następuje ich pracy i dlatego też ten scouting jest, mówię, dosyć ścisły, mówię, no na dzień dzisiejszy mamy 34 trenerów, no chcemy to jeszcze bardziej rozszerzyć, jest kilku tylko i wyłącznie na etatach, którzy są związani z klubem, natomiast no, część też oczywiście też no, pracuje i w szkołach, i w klubie, ale to robią to samo, także myślę, że to ale w tym kierunku. Ale docelowo jest właśnie taki pomysł? Kierunku, w tym kierunku będziemy musieli iść, bo to jest nieuniknione, tak jest na całym świecie, muszą być to trenerzy stricte zawodowi, którzy rzeczywiście pracują tylko i wyłącznie z młodzieżą. Ja się cieszę tylko, że prezes Robert Sadowski, który cały czas gdzieś tam nas wzmacnia i gdzieś tam cały czas pokazuje, żebyśmy się nie bali inwestować w trenerów, w ten scouting trenerski, ale też w dalsze kształcenie, to o czym Rafał też powiedział, bo nie ukrywam, że i dokształcamy ich w sensie kursów PZPN-owskich, ale też dosyć często w tamtym roku byliśmy na 8 stażach, prawda, w Holandii, w Niemczech, w Anglii, także ci trenerzy nasi jeżdżą. To jest nieoceniona wiedza, wartość, którą potem wykorzystujemy po prostu w pracy, mówię, tej naszej szkoleniowej codziennej. No, był w Akademii w Lublinie taki trener, który mówił o sobie, że będzie przyszłym szkoleniowcem reprezentacji Albanii, Nkelej Dobin. Zobaczymy, czy rzeczywiście. No teraz rozpoczął swoją karierę seniorską z Górnikiem Polkowice, także w trzeciej lidze. Z KS Polkowice w trzeciej lidze, ale też fajne jest to, że nasi zawodnicy, czyli teraz jest kilku zawodników, którzy gdzieś tam kończą. Sebastian Madera przed chwilą skończył kurs UEFA C. Następna jest grupa 5-6 zawodników i Martin Polaczek przykładowo i Konrad Forenc też chcą skończyć kurs. Konrad na przykład już UEFA B wyrównawczy, mają już papiery. No taki duet trenerski Polaczek-Forenc. Gdzieś tam się widzą i myślę, że dla tych chłopców, którzy trenują obok nich i za chwileczkę jak prowadzą zajęcia ci nasi zawodnicy, to jest taki fajny moment. W Poznaniu? Jeszcze a propos, słówko o tej selekcji scoutingu trenerów? Jestem dopiero pół roku. Trudno byłoby mówić o tym, że jednego trenera już chcę zastąpić drugim. W związku z tym przyglądam się ich pracy. Absolutnie nie mogę tutaj powiedzieć żadnego złego słowa na temat ich ambicji, ich zaangażowania. Pewnie, że przydałoby się czasami trochę więcej siwych włosów na głowie trenerów, bo szczególnie tych, którzy pracują z młodzieżą. Jędrzej Mągiewka, 93. Ale to też się wiąże z tym, że jeżeli chcemy zatrudnić doświadczonego trenera, to trzeba mu zaproponować wyższe stawki do tych najmłodszych grup, które trenują głównie w Poznaniu. A w Poznaniu wyższe stawki nie jest łatwo. No, na razie cieszymy się z tego, co mamy. Też od poniedziałku rozpoczynamy tygodniowy intensywny kurs trenerski, bo akurat są ferie w Wielkopolsce i cieszę się, że nie wiem, 18 czy 20 trenerów zgłosiło się do tego, żeby ze specjalistą wysokiej klasy, panem Markiem Wanikiem, spotkać się na tydzień czasu i takie zamknięte szkolenie lechowe przeprowadzić. W związku z tym jest chęć edukacji, jest klub daje też możliwości do tego, żeby ci trenerzy pozyskiwali wiedzę, a jeżeli mówimy tutaj nazwisko Marka Wanika, to wiemy, że jest to wiedza przez duże W. To co? Chyba to są głównie te wątki, które chcieliśmy dzisiaj poruszyć. Wiemy, że panowie też już się spieszą na spotkanie grupy B6, Big bo to jest ważne, nie G6. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Pan Krzysztof Paluszek, dyrektor Akademii Zagłębia Lubin, pan Rafał Latowski, szef szkolenia.
Na koniec tutaj jeszcze tak? zaznaczyłem. Na koniec anegdota. No nie anegdota, ale jakie to życie trenerskie jest piękne i przyjazne. Nie pamiętam, Krzysiu, 10 lat temu czy 11 lat temu byliśmy razem w sztabie Zagłębia Lubin. Cieszyliśmy się z tytułu Mistrza Polski. Przez wiele, wiele lat utrzymujemy ze sobą bardzo dobre relacje, kontakty, szanujemy się i nagle spotykamy się w studiu w stolicy, w siedzibie PZPN-u. Właśnie zdjęcia przywiozłem, także wieczorem pokażę. Krzysiu, do zobaczenia. To następnym razem Łukasza Piszka jeszcze tu zagarniemy też jako członka tej drużyny. I gwiazdy kanału Łączy Nas Piłka Kuba Polkowski. Dziękuję bardzo. Łukasz Wiśniowski. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie programu Podyskutujmy.